Mądrość Syracydesa, rozdział 23 Panie, ojcze i władco mego życia, nie zdawaj mnie na ich wolę i nie pozwól, abym upadł z ich powodu. Kto użyje rózgi wobec moich myśli i mądrych kar wobec mego serca, tak by nie pobłażały moim błędom i nie przepuszczały moich występków. W ten sposób moje występki nie będą liczne i moje grzechy nie będą się mnożyć, nie potknę się wobec moich przeciwników i mój nieprzyjaciel nie będzie się cieszył. Panie, ojcze i boże mego życia, nie dawaj mi oczu wyniosłych, oddal ode mnie namiętność. Cielesne pragnienia i zmysłowe pożądanie niech nie zapanują nade mną, nie wydawaj mnie na pastwę pożądliwości. Posłuchajcie synowie o karności ust, kto ją zachowa, nie upadnie. Przez własne usta grzesznik zostanie usidlony, przez nie upadną pyszałek i oszczerca. Niech moje usta nie przyzwyczają się do przysięgania, niech nie przywykną do wzywania świętego imienia. Tak jak niewolnik zawsze pod kontrolą, nie wyzbędzie się śladów bicia, tak ten, który przysięga i wzywa często pana, nie będzie wolny od grzechu. Kto często przysięga, pomnaża nieprawość, bicz nie oddali się od jego domu. Gdy przysięga nierozważnie, poniesie skutki grzechu, gdy to lekceważy, grzeszy podwójnie. Gdy przysięga fałszywie, nie będzie usprawiedliwiony, jego dom będzie pełen nieszczęść. Zdarza się mowa podobna do śmierci, nie powinna ona mieć miejsca w dziedzictwie Jakuba. Pobożni winni ją odrzucić, aby nie zostali wciągnięci przez grzech. Do nieokiełznanej wulgarności nie przyzwyczajaj ust swoich, bo to są grzeszne słowa. Pamiętaj o swoim ojcu i o swej matce, gdy zasiadasz pośród możnych. Nie zapominaj się w ich obecności, abyś nie popełnił głupstwa. Wówczas mógłbyś żałować, że się urodziłeś i przeklinać dzień swoich narodzin. Człowiek przywykły do słów obelżywych nie poprawi się przez całe swe życie. Są dwa rodzaje tych, którzy grzeszą bardzo. Trzeci też wzbudza gniew. Ci, których namiętność pali jak płonący ogień, nie zgaśnie, aż się nie wypali. Człowiek kalający ciało nieczystością nie zazna spokoju, póki ogień go nie strawi. Człowiek rozwiązły, dla którego każdy chleb przyjemny nie spocznie, dopóki nie umrze. Człowiek grzeszący na swoim łóżku mówi do siebie: kto mnie widzi? Ciemność wokół mnie, mury mnie osłaniają, nikt mnie nie dostrzeże, czego mam się bać. Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów. Obawia się ludzkich oczu, a nie wie, że oczy Pana są tysiąc razy jaśniejsze niż słońce, obserwują wszystkie ludzkie drogi, śledzą najskrytsze zakamarki. Wszystko było mu znane przed stworzeniem, a także po jego ukończeniu. Grzesznik będzie ukarany na placach miasta, tam, gdzie się nie spodziewa, zostanie schwytany. Tak samo kobieta, która zdradza męża i przynosi mu cudzego potomka. Po pierwsze, nie była posłuszna prawu najwyższego. Po drugie, zgrzeszyła przeciw swemu mężowi. Po trzecie, popełniła cudzołóstwo nieczystością, wprowadziła do domu cudze dzieci. Zostanie poprowadzona przed zgromadzenie. Odbędzie się rozprawa także nad jej dziećmi. Jej potomstwu nie będzie dane zapuścić korzeni, i jej gałęzie nie wydadzą owoców. Pamięć o niej zostanie złączona z przekleństwem, a jej hańba nie będzie zmazana. Zobaczą potomni, że nic lepszego od bojaźni Pana i nic słodszego, niż zachowywanie przykazań Pana. Wielką chwałą jest naśladowanie Boga, a długie życie jest uznaniem danym Ci przez Niego. Kanie ciekawy rozdział z wieloma wątkami. Fajny jest ten wątek o tym grzechu, który myślisz, że popełniasz sama, Pan Bóg i tak widzi, nie po to, żeby się Pana Boga bać, tylko On naprawdę jest z nami cały czas. Ale najbardziej mnie porusza pierwsza część tego, kto mnie ustrzeże przed moimi własnymi myślami, przed moimi ocenami. Zobaczcie, wielkość i mądrość Syracusa polega na tym, że on wie, no, że nie jest sędzią we własnej sprawie, nie? że jakby swoje sumienie trzeba badać. Jasne, że trzeba być mu posłusznym. Jeżeli sumienie coś ci mówi, no to ci mówi. Nie chodzi o to, żeby swoje sumienie łamać, ale żeby nieustannie sprawdzać. Czy ja je dobrze ukształtowałem? Czy jakby jego postrzeganie tego mojego sumienia świata i różnych zasad? Czy jest właściwe, czy ja się po prostu sam gdzieś nie, nie oszukuję? Takie ciągłe sprawdzanie siebie to jest podstawa dojrzałości.